Dzień dobry Państwu. Dziękuję Muzeum za zaproszenie do przedstawienia wykładu. Temat Sergiusz Kościołkowski, fakir, człowiek przemieniony wilka. Nie jest to mój autorski tytuł, zapożyczony jest oczywiście z Sergiusza Piaseckiego powieści Człowiek przemieniony wilka, która była historią zbeletryzowaną KEDYW-u Okręgu Wileńskiego, tej komórki wykonującej wyroki śmierci. Natomiast postać Sergiusza Kościołkowskiego ściśle wiąże się i z Piaseckim, i z KEDYW-em Okręgu Wileńskiego. Był przez kilka miesięcy podkomendnym Sergiusza Piaseckiego, także dwóch Sergiuszów spotkało się w jednej komórce likwidacyjnej. Zacznijmy może od szerszego takiego kontekstu tła. Wojna, okupacja zawsze w każdym kraju rodziła, rodzić będzie coś takiego jak zjawisko kolaboracji, czyli współpracy miejscowej ludności z okupantem, który przybywa podbić dane terytorium. Tak też było na Wileńszczyźnie w okresie okupacji sowieckiej i niemieckiej. No a że każda akcja rodzi też kontrakcje, to powstały struktury, które zajmowały się zwalczaniem zdrajców, kolaborantów i osób współpracujących z okupantami. Dwóch Sergiuszów, Sergiusz Piasecki, Sergiusz Kościołkowski, odgrywali w zasadzie kluczowe role w tej komórce. Sergiusz Kościołkowski był oficerem Wojska Polskiego, w 1939 roku służył w 23 Pułku Ułanów Grodzieńskich. Sergiusz Piasecki, nie musimy myślę tutaj przedstawiać postaci, jest powszechnie znana, wywiadowca oddziału drugiego, który działał w Sowietach w pierwszej połowie lat 20. Zdobywał dość istotne informacje. Potem epizod kryminalny, 11 lat więzienia za napad z bronią w ręku. No i wielka przemiana w więzieniu, czyli z kryminalisty robi się znakomitym pisarzem przelewającym na papier swoje doświadczenia ze służby w Związku Sowieckim jako agent oddziału drugiego. No, oprócz tego też w pewnym okresie kokainista, ta kokaina służyła Piaseckiemu do korumpowania urzędników, funkcjonariuszy sowieckich. Także można powiedzieć, że był bardziej doświadczonym od Sergiusza młodszego Kościołkowskiego, takim bratem starszym i dowódcą jego, i poznał działania różnych konspiracji, partyzantek, bardzo, bardzo dogłębnie, tych zarówno wywiadowczych, kryminalnych, też więziennych, czy też wojskowych, bo w każdej takiej strukturze możemy mówić o konspiracji czy podziemiu i mechanizmach, które są specyficzne dla tego typu struktur. Natomiast Sergiusz Kościołkowski, fakir, był to w zasadzie jego rola taka życiowa, egzekutorem, który głęboko wierzył, że zabijając zdrajców swojej ojczyzny czyni dobro. No oprócz tego był też poetą, co rzadko się zdarza, że ludzie wykonujący wyroki śmierci i piszący wiersze w takiej jednej osobowości ze sobą się spotykają, także można powiedzieć, że był i oficerem KEDYW-u, i komendantem liniowym, potem dowódcą oddziału partyzanckiego z duszą taką literacką. Jeden z cytatów, obraz syna, jaki zapamiętał jego ojciec z Wilna z 1943 roku. Sergiusz nie rozstawał się już z bronią, nosił przy sobie podwieszoną pod lewą pachę na taśmie, tak aby mógł ją momentalnie
wychwycić, kiedy indziej dźwigał w teczce z głową podniesioną do góry, bacznie obserwując otoczenie oczami. Te dźwiganie broni krótkiej w teczce było o tyle istotne, że można było ją bardzo szybko i poręcznie wyjąć. Także no, można powiedzieć, że fakir, taki pseudonim Sergiusz Kościołkowski przyjął w konspiracji, w partyzantce, stał się z dwudziestokilkulatka właśnie takim człowiekiem przemienionym wilka, któremu przyszło zwalczać i zdrajców, i kolaborantów za pomocą broni w Wilnie, które przed wojną należało do państwa polskiego, było stolicą województwa. Już po wojnie Sergiusz Piasecki w liście do starszego brata Mariana Kościołkowskiego pisał o Sergiuszu Kościołkowskim jako o swoim podkomendnym. Pańskiego brata nie zapomnę, w jednej z moich powieści będzie jego postać ukształtowana literacko, lecz zgodnie z prawdą. Oczywiście nie będzie bohaterem w rodzaju Kmicica, będzie żywym człowiekiem ze wszystkimi jego wadami i zaletami. Postaram się wówczas przesłać panu tą książkę. Tak też się stało. W pierwszej połowie lat 60. Sergiusz Piasecki napisał powieść o wileńskiej egzekutywie Kedywu i tam też w tej powieści człowiek przemieniony w wilka, Sergiusz Kościołkowski, występuje pod pseudonimem Mak. Sergiusz Kościołkowski miał brata Mariana, myślę, że bardziej znanego obecnie w środowiskach artystycznych, literackich, był znanym artystą, malarzem jeszcze w latach 30., bywalcem salonów warszawskich, paryskich. Natomiast jak prześledzimy korespondencję między braćmi, między ojcem a synami, czyli między Odgierdem Kościołkowskim a Sergiuszem i Marianem, bracia w zasadzie różnili się od zawsze, poszli też różnymi drogami. Już po wojnie, kiedy fakir nie żył, starszy brat, wiedząc, iż wykonywał wyroki śmierci, nazywał go mordercą i potworem, jakby nie rozumiejąc tego, że były to wyroki wykonywane w imieniu państwa polskiego. Natomiast Sergiusz Kościołkowski miał takie głębokie przemyślenia jeszcze w końcu lat 30., że długo nie pożyje. W wielu listach pisał, że liczy w życiu swoim na szczęście, wierzy, że jakoś tam będzie i że gdzieś tam szybko z tego świata odejdzie, więc takie katastroficzne wizje też swojej przyszłości miał. Nie miał też zbyt dobrego zdania o otoczeniu, w którym przyszło mu dorastać, najpierw w Warszawie, potem w Wilnie, szczególnie o tym otoczeniu okupacyjnym. Na zdjęciu w dzienniku, tutaj na zdjęciu jeszcze z lat 30., w dzienniku w 1943 roku zapisał: przywykłem do zawodów i rozczarowania. I rozczarowanie przeżywam bez bólu. Pluję na zbyt lęciałe w niewolniczym ukłonie społeczeństwo. Inteligencja, nie inteligencja, jedna cholera, jeden strach. Strach jest tutaj zawsze motorem postępowania. Można powiedzieć, że w sytuacjach często krytycznych, trudnych, w odniesieniu do części społeczeństwa jest to taka diagnoza ponadczasowa. Służba Sergiusza Kościołkowskiego, używającego pseudonimów Lech, Antoni, Antek, Czarny Antek ze względu na wygląd. On się wywodził z rodziny polsko-francuskiej. Z kolei taki wygląd zewnętrzny miał bardziej semicki, czarny, wysoki chłopak. Dlatego też no, niebezpiecznie było mu poruszać się po okupowanym Wilnie.
miał takie dwa okresy, czyli pierwszy okres konspiracji, kiedy służył w tej egzekutywie Kedywu, wykonującej wyroki śmierci, i potem dwa oddziały partyzanckie, słynne na Wileńszczyźnie, 5. Brygada Majora, wówczas porucznika rotmistrza Łupaszki, i potem 1. Brygada Juranta, porucznika Czesława Gronczewskiego. Postać, w zasadzie jego sylwetka, przez pół wieku była zupełnie nieznana. Jedynie w środowiskach kombatanckich, weteranów, gdzieś ten pseudonim się pojawiał. No i w tych pracach literackich Sergiusza Piaseckiego, który pisywał o historii okręgu wileńskiego w okresie wojny i okupacji. Tytuł tomu zaczerpnięty, druga część tej epopei dla honoru organizacji, został zaczerpnięty z wypowiedzi nadzorującego ten pion egzekutorów w Wilnie, pułkownika dyplomowanego Juliana Kulikowskiego, który w jednej z rozmów miał się wyrazić, że te wyroki w zasadzie trzeba wykonywać dla honoru organizacji. Stąd też Piasecki potem przyjął tą sentencję, tą wypowiedź jako tytuł jednego z swoich tomów. O fakirze Piasecki pisał tak: wzrost to więcej niż średniego, dobrze zbudowany, poruszał się lekko, zgrabnie, miał ciemne włosy, śniadał cele, wyglądał na południowca. Wydawał mi się dość sympatyczny, był odważny, ale jego ruchy i spojrzenia cechowała nerwowość, ostrość, niecierpliwość. Widać było, że lubi broń. Zresztą bardzo podobnie przedstawiała się charakterystyka syna, dokonana też przez ojca. Tutaj zacytuję: na mocno związane ramieniu, miał dobrze usadzone muskularne przedramię, dłonie zwinięte w pięść, coś były warte, zwinny, lekki, zręczny gimnastyk, w pewnym stopniu akrobata. W latach 30. fakir był przez kilka lat bokserem na ringach Wilna pod pseudonimem ze względu na młody wiek. Wówczas nie był dopuszczony do walk legalnych, ale pod pseudonimem występował w zawodach sportowych. Dorastał na ulicach, można tak powiedzieć, polsko-żydowskiego Wilna, bo to miasto było wówczas właśnie takie polsko-żydowskie, z większością polską i z dużą mniejszością żydowską. W zasadzie był takim dzieckiem ulicy. Ojciec był wcześniej agentem oddziału drugiego działającym na Litwie. Potem poszedł w interesy, biznesy handlowe, które z reguły się nie udawały. Rzadko bywał w domu. Te małżeństwo było, ta rodzina była w zasadzie rozbita. Matka udzielała, Margarita, wywodząca się z Francji, udzielała korepetycji. Trójka dzieci. W zasadzie nie miał kto nim się tak na co dzień zbyt troskliwie zajmować. No i chował się jako chłopak ulicy, w przeciwieństwie do swojego starszego brata Mariana, na którego edukację łożono, i dzięki temu mógł też bywać i kształcić się i w Warszawie, i w Paryżu. Marian skończył w 1939 roku, także został aresztowany przez Sowietów, deportowany do łagrów, do Kazachstanu, i potem z armią Andersa wrócił poprzez Palestynę, Irak, Włochy, do Wielkiej Brytanii. Pozostał już na emigracji w Wielkiej Brytanii. Tam też zmarł. Po wojnie stał się dość znaczącym artystą, malarzem, prezentującym swoje prace na wielu galeriach europejskich. Także no, można powiedzieć, że był bardziej znany niż Sergiusz, który przez pół wieku, Sergiusz Kościołkowski, jego młodszy brat, który przez pół wieku pozostawał w cieniu swojego starszego brata.
Myślę, że bardziej tym starszym bratem fakira mógłby być Sergiusz Piasecki, bo bardziej do siebie pasowali, rozumieli się. Od razu jak się spotkali w Wilnie, w Kredywie, polubili się. Stał się w pewnym sensie dla fakira takim autorytetem, no bo to człowiek z doświadczeniem i w wywiadzie, i w kryminale, patrzący znacznie bardziej spokojnie na to, co chcieli ci młodzi kedywiacy wyprawiać i czym to mogło skończyć się w Wilnie, no tym, czym w Warszawie, czyli masowymi egzekucjami w odwecie za likwidację wysokich funkcjonariuszy niemieckich chociażby. W Wilnie ta specyfika działalności kedywu była troszeczkę inna, bo starano się nie dopuścić do tego odwetu na ludności cywilnej. Takimi celami, które były przeznaczone do likwidacji, to była głównie agentura polska służąca dla Niemców i służb litewskich, Rosjanie, którzy pracowali w Abwerze, i Litwini zarówno ze służb bezpieczeństwa, jak i policjanci. Ta wspomniana wcześniej relacja interpersonalna Sergiusza Kościołkowskiego i Sergiusza Piaseckiego no, jest o tyle ciekawa, że fakir był takim typem buntownika. Nie uczył się zbyt dobrze, powtarzał klasę, nie pasjonowała go nauka. W pewnym momencie swojego życia zaczęła go pasjonować służba wojskowa, natomiast jak odbył już tą zasadniczą służbę wojskową w pułku Ułanów, Szkoły Podchorążych Kawalerii w Grudziądzu, stwierdził, że obcowanie z tymi kapralami to nie jest jego przeznaczenie i też jakby zaczął odchodzić od tego zamiłowania do wojska, do służby wojskowej. Natomiast po spotkaniu z Sergiuszem Piaseckim w Wilnie stworzyli taki team, zespół, który był właściwie idealny do wykonywania skutecznych wyroków śmierci. Bo z jednej strony mieliśmy doświadczonego dowódcę, agenta, przemytnika, który bardzo dokładnie planował te akcje, a z drugiej strony podkomendnego fakira, młodego chłopaka, który widział w tym swoim dowódcy pewien autorytet i też takiego naładowanego bardzo patriotycznie, jak chodzi o morale. I ten team chłodnej głowy i tego patriotyzmu z drugiej strony, z bardzo dokładnym planowaniem tych zamachów, no skutkował tym, że te akcje były właściwie perfekcyjnie przeprowadzane. Także fakir był dość skutecznym egzekutorem. Wszystkie egzekucje, które wykonywał, których się podjął, były wykonane i zrealizowane także osoby przeznaczone do odstrzelenia w wyniku orzeczeń Wojskowego Sądu Rejonowego. Po tych akcjach fakira przenosiły się na tamten świat. A działał na terenie znanym sobie dobrze, bo w dzielnicach, które wcześniej schodził, na podwórkach, w bramach, w przejściach, w uliczkach, więc podstawa znajomości tego terenu, miejsc, w których te wyroki były wykonywane, no skutkowała w połączeniu z dobrym planem akcji tym, że w każdym przypadku były one skuteczne. Natomiast te cechy młodości fakira, taki temperament wybuchowy też, pewna nerwowość w pewnym momencie stawała się także niebezpieczna dla niego, bo zaczął chodzić na akcje, które sam sobie planował, akcje rozbrojeniowe, i te mogły kończyć się już skutkami niezbyt przyjemnymi dla Sergiusza Kościołkowskiego, czy też mieszkańców ulic, na których te akcje
przeprowadzał w dzienniku, zapisał między innymi taką sentencję z 43 roku. Zrobiłem parę ostrych numerów, które napełniają mnie satysfakcją. I chodziło tutaj głównie o rozbrojenie policjantów niemieckich, litewskich, zdobywanie broni. Akcje, które wykonywał sam, co nie powinno być, co nie powinno mieć miejsca, bo zazwyczaj tego typu działania powinno się odbywać w sekcjach przynajmniej dwuosobowych. Dwie główne akcje to pierwsza 7 lipca 1943 roku, odstrzelenie pod Ostrą Bramą, dokładnie pod Ostrą Bramą, 50 metrów od Ostrej Bramy w sieni Anny Wyleżyńskiej, Anny Danuty Wyleżyńskiej, 20-letniej dziewczyny, która była agentką Kripo, płatną agentką Kripo, taką rozwydrzoną nastolatką, niewiele rozumiejącą z tego świata, który ją wówczas otaczał, bawiącą się z żołnierzami niemieckimi w knajpach, pijącą, no i przy okazji wydającą swoich znajomych z gimnazjum wileńskiego, których uznawała, że są polskimi i patriotami. Została skazana na karę śmierci. Wcześniejsze 3 egzekucje, w tym jedna wykonana przez porucznika Adama Boryczkę, więc speca cichociemnego, późniejszego dowódcę 6 Brygady Wileńskiej, więc człowieka, który nie powinien spartaczyć tego rodzaju roboty, zakończyła się akcją nieudaną. Natomiast 4. akcja wykonana dopiero przez fakira pod Ostrą Bramą skończyła się tym, że dziewczyna wylądowała na cmentarzu bernardyńskim w Wilnie. Co charakterystyczne, to też znaleźć można w relacjach świadków. Zawsze fakir znalazł tych kilka sekund, aby przed egzekucją wypowiedzieć przynajmniej sentencję w wyroku w imieniu Rzeczypospolitej. Muszę ciebie, czy muszę pana zabić. I odbywało się potem to, co miało nastąpić. Ucieczka egzekutora przez podwórka, bramy, strychy, zmiana odzieży gdzieś w teczce podanej przez łączniczkę i ewakuacja poza miasto na 2-3 tygodnie, aby przeczekać aresztowania. Także Anna Danuta Wyleżyńska 7 lipca 1943 roku wylądowała na cmentarzu bernardyńskim, jednym z piękniejszych, ładniejszych cmentarzy, niedaleko zresztą grobu matki żelaznego Feliksa Dzierżyńskiego, która spoczywa również na tym cmentarzu. No, można by się też w tym miejscu zastanowić, co by się stało z fakirem, gdyby nie wybuchła wojna, tak? Taka historia troszkę alternatywna, z tym swoim temperamentem, wyglądem południowca, różnymi politycznymi koneksjami, bo był krewniakiem Mariana Zyndrama Kościołkowskiego, oficera dwójki, premiera, wojewody białostockiego, premiera rządu polskiego. Pewnie gdzieś by wylądował w jakimś urzędzie wojewódzkim w Wilnie, czy też zostałby może naczelnikiem urzędu skarbowego gdzieś w Warszawie, więc spędziłby dość nudne i monotonne życie urzędnika. Natomiast czas, w którym przyszło mu żyć, no, dokonał tego, że rolą właściwie jego życia, z której został zapamiętany przez historię, stało się wysyłanie na tamten świat zdrajców i kolaborantów. Nie zawsze wykonywał te wyroki, niekiedy też był w ochronie, natomiast jak spojrzymy po miejscach, w których strzelał skazańców, no to najczęściej były to właśnie miejsca kultu pod Ostrą Bramą. Czesława Ancerewicza, redaktora Gońca, codziennego takiej gazety wydawanej przez Niemców dla Polaków,
w języku polskim 16 marca 1943 roku odstrzelił w kościele w kruchcie świętej Katarzyny, także po wypowiedzeniu formułki w imieniu Rzeczypospolitej muszę pana zabić. Kilka akcji likwidacyjnych związanych z eliminacją agentury Abwery rosyjskiej, z kręgów rosyjskich, zostało wykonanych w cerkwiach w Wilnie, także no dość specyficzne takie miejsca, które obierał sobie za cel po likwidacji Danuty Wyleżyńskiej pod ostrą bramą służby niemieckiej, litewskie bezpieczeństwa, Gestapo i Sauma przez wiele miesięcy poszukiwali bolszewików, gdyż stwierdzili, iż Polacy nie są w stanie zabijać nawet skazańców w miejscach kultu religijnego. Także poszli tropem sowieckim tutaj. Oczywiście można dzisiaj zastanawiać się, dyskutować nad tym, czy odstrzelenie chociażby Czesława Ancerewicza, redaktora Końca, było słusznym. On był także oficerem oddziału drugiego, działał na Litwie. Potem był dziennikarzem, współpracownikiem dwójki, który wykonywał pracę dziennikarską w latach 30., kiedy prowadził już tą gazetę dla Polaków w Wilnie, także współpracował z kontrwywiadem Armii Krajowej. Więc ten wyrok akurat był dyskusyjny, jak chodzi o wykonanie. Natomiast no, fakir nie analizował podstaw wyroków. On dostawał od Sergiusza Piaseckiego zadanie zlikwidowania człowieka i szedł, opracowywał plan i wykonywał tą egzekucję. Także nie tutaj podporucznikowi było decydowanie o tym, czy wyrok jest słuszny, czy też niesłuszny. Jedynie namysł Sergiusza Piaseckiego i kilku ludzi z KDW nad wyrokiem wydanym na Józefa Mackiewicza doprowadził do tego, że przeżył i Mackiewicz, a i fakir nie musiał tego wyroku wykonywać, bo gdyby dostał zlecenie, to Józef Mackiewicz nie napisałby tak znakomitych powieści, które pisał na emigracji w Monachium w latach 40., 50., 60. i 70. po wojnie, bo jakby fakir dostał ten wyrok do wykonania, to Mackiewicz leżałby również na cmentarzu bernardyńskim od 43. roku. Natomiast wyrok na Mackiewicza na szczęście został przez komendanta okręgu wileńskiego podpułkownika Aleksandra Krzyżanowskiego zawieszony na wniosek i na skutek protestów także ludzi z kontrwywiadu i z KDW. Drugi dowódca fakira, porucznik Jerzy Rubankiewicz, także kawalerzysta, tak zapamiętał postać fakira. Wszyscy umieliśmy strzelać, ale na strzelnicy albo na froncie, z daleka. Nawet dla nas zadania wykonywania likwidacji, których podjął się fakir, były trudne. Myśmy zapewniali mu bezpieczeństwo, stojąc w obstawie. Brał udział w kilku naszych akcjach, wydawał się człowiekiem bez nerwów, raz tylko zdradził, że ma nerwy, kiedy w Wilnie przed likwidacją Danuty Wyleżyńskiej poczęstowałem go papierosem, wtedy pierwszy raz odmówił. Kiedy jestem zdenerwowany, powiedział, wysycha mi w ustach, nie mogę palić. Nie wystarczała mu służba w KDW, w której więcej było w egzekutywie KDW, w której więcej było czekania, a co parę tygodni wypad. To też co jakiś czas dowiadywaliśmy się czegoś o jakimś jego indywidualnym wyskoku. Sergiusz Kościołkowski był w zasadzie takim typem człowieka, którego akcja w mieście, potem rajd konny w brygadzie partyzanckiej z kilkoma sekcjami zwiadu, jakaś zasadzka leśna przy drodze, czy właśnie wykonanie wyroku, no, wciągały go tak niesamowicie jak innych kokaina czy też alkohol. Ciężko dzisiaj powiedzieć, kiedy te strefy wrażliwości, przecież poety, tak, człowieka, który pisze wiersze z bezwzględnością, egzekutora, który musi podejść i wykonać wyrok śmierci, strzelając 20-letniej dziewczynie w
tył głowy i poprawiając w tułów czy w brzuch zaczęły się przenikać, no bo to i egzekutor, i wojownik, i poeta, takie osobowości nie zdarzają się zbyt często. Wydaje się, że prawdopodobnie jeszcze w latach 30., kiedy przyszło mu funkcjonować w Warszawie, kiedy zaczął pisać wiersze, a pisał takie wiersze katastroficzne dotyczące różnych patologii życia w mieście, nierówności społecznych, zagłady świata. Nie były to jakieś wiersze optymistyczne, więc ten ogląd świata i otoczenie, w którym przyszło mu funkcjonować, tak go ukształtowały, że te różne strefy wrażliwości zaczęły się w Fakirze bardzo głęboko przenikać. No potem jeszcze także dowódca Kompanii Liniowej Armii Krajowej na Wileńszczyźnie, dowódca zwiadowców konnych, więc tych ludzi, którzy wykonywali, jak chodzi o zwiad, najcięższą robotę, bo to było rozpoznanie, porwanie przeciwnika, przesłuchanie, zdobycie informacji o wrogu. No, tacy w zasadzie komandosi, jak chodzi o zdobywanie jeńców na przykład, bo to było też celem, zdobycie języka, to było też celem zwiadu konnego w brygadach na Wileńszczyźnie. Pod kogo podlegał? Krótko o strukturze. Egzekutywa KDW w Wilnie podlegała pod szefa okręgowego KDW, dowódca egzekutywy Sergiusz Piasecki, sekcja wywiadowcza, sekcja wykonawcza, mniej więcej 1+5, 1+5. Wywiadowcy zajmowali się obserwacją człowieka, który miał być przeznaczony do odstrzelenia. Sekcja wykonawcza wykonywała ten wyrok, czyli już mówiąc językiem dzisiejszym, neutralizowała obiekt przeznaczony do odstrzelenia. Co ciekawe, zachował się dziennik Fakira, który bardzo dokładnie opisywał swoje akcje, swoje życie w partyzantce, w konspiracji, przebieg tych akcji. Zachował się tylko dlatego, że po wejściu Sowietów w lipcu 1944 roku, kiedy tworzył oddział partyzancki, potem został śmiertelnie ranny, jego podkomendni zdołali i same zwłoki i ciało, jego raportówkę ewakuować z miejsca starcia, potem trafił do rodziny. Także jak wspomniałem już wcześniej, no, takimi miejscami ulubionymi Fakira były miejsca kultu, między innymi Ostra Brama, kościoły, cerkwie. O tych akcjach, jak sięgamy dzisiaj do źródeł historycznych, pisywały i służby niemieckie, Gestapo, raportowały do Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy w Berlinie i w raportach Saugumy służb litewskich także znajdujemy wzmianki czy też szersze opisy tych akcji z lata i jesieni 1943 roku. Podkomendni, znajomi Fakira, no, zapamiętali takie, można powiedzieć, charyzmatyczne psychę swojego dowódcy, jego łączniczka Klara Karpowiczówna, która potem również wylądowała w łagrach. Pisała, iż było w nim coś takiego mrocznego, niepokojącego. Człowiek, który został jego adiutantem, Wiesław Mincer, ewangelik po wojnie, bibliotekarz w Toruniu, relacjonował mi, jak się spotkałem z nim w Toruniu, że było w Fakirze coś takiego szalonego, nieobliczalnego. Miał w sobie coś z Kmicica, Zagończyka, Bataszki. Lubiłem go, bo takich ludzi młodych jak mnie ciągnęło do takich charakterów. A Mincer był także egzekutorem KDW, potem po wejściu Sowietów został adiutantem Fakira już w oddziale partyzanckim. Z kolei Jerzy Lubankiewicz, jego dowódca wspomniany tutaj, pisał między innymi
Zetknąłem się z nim w czasie mojego debiutu w egzekutywie, w warunkach ścisłej konspiracji, w jakich działaliśmy. Mało wiedzieliśmy o sobie nawzajem, z moich obserwacji wynikało, że fakir poświęcił się sprawom wojny bez reszty, co wyrażało się nie tylko dodatkowymi ubocznymi działaniami. Widział ją coś jako takiego romantycznego, mówił Urbankiewiczowi, że na każdą akcję powinni wychodzić z jakiegoś mrocznego pokoju przy świecach po odmówieniu modlitwy, co w warunkach realnych konspiracji, zasad bezpieczeństwa było oczywiście niewykonywalne. Także służył Sergiusz Kościołkowski, można powiedzieć, w elitarnym pionie polskich terrorystów, tak jak Kedywiaków nazywali Niemcy i służby bezpieczeństwa litewskie. W tym pionie generała Emila Augusta Fildorfa w Kedywie. To, co powiedziałem na początku, że miał także jakieś takie katastroficzne wizje wcześniej już swojego życia, jeszcze w końcu lat 30. w liście do matki pisał: prawdopodobnie zostanę porządnym człowiekiem, nie mam pociągu do szkodzenia ludziom niewinnym. Potem te wizje szybkiej śmierci też w wielu, wielu listach pisanych do matki, bo bardziej z matką korespondował niż z ojcem, też się przewijają. Sama likwidacja, to co nazywamy dzisiaj likwidacją, bardzo dobrze zdefiniował Juliusz Kulesza w jednej ze swoich prac, tak określając służbę egzekutorów Armii Krajowej. Likwidacja. Współcześnie słowo to kojarzy się raczej z postępowaniem administracyjnym lub ekonomią. Likwidacja przedsiębiorstw, z pracy albo odwrotnie, bezrobocia. W czasach wojny likwidacja oznaczała śmierć. Sama czynność zabijania trwała sekundy, a przynajmniej powinna, gdyż dążeniem organizatorów akcji było jej błyskawiczne rozegranie. Przedłużanie mogło oznaczać także śmierć wykonującym. Nie dla fantazji żołnierze patrolu likwidacyjnego nosili przy sobie truciznę. Zanim jednak doszło do jednego bądź kilku pistoletowych wystrzałów na ulicy, w kawiarni lub w mieszkaniu, musiała się odbyć procedura poprzedzająca, nadająca owym wystrzałom moc prawną. Chodzi tutaj oczywiście o wydanie stosownych orzeczeń przez wojskowe sądy specjalne, czy też cywilne sądy specjalne, które orzekały w sprawach zdrajców i kolaborantów. Dalej Kulesza pisał: akcje likwidacyjne, jak inne akcje zbrojne, posiadały różny ciężar gatunkowy, zależnie od pozycji osoby likwidowanej lub stopnia dramatyzmu lub okoliczności towarzyszących wykonywaniu wyroku. Bywały akcje głośniejsze lub bardziej kameralne, jak wówczas zwykle wówczas słabo udokumentowane oraz mniej utrwalone w pamięci niż te, które wówczas trafiały na łamach podziemnego biuletynu informacyjnego, tego pisma Armii Krajowej, które docierało w zasadzie do wszystkich okręgów na terenie całej okupowanej Polski. No, podkreślmy tutaj, że też egzekucja skazanych była nie tylko realizacją wyroków podziemnego wymiaru sprawiedliwości, była także w pewnym sensie odwetem mieszkańców okupowanych terytoriów, odwetem mordowanych mieszkańców, ludzi bliskich na ludziach, którzy przyszli na dany obszar i dopuszczali się czynów terrorystycznych, przeprowadzali masowe egzekucje, organizowali transporty do obozów koncentracyjnych. Także miała te dwa wymiary. Raz wymiar prawny, a dwa to, że każda akcja rodzi, tak jak powiedziałem na wstępie, także kontrakcje, więc musieli być przygotowani na to, że po tym, co wyprawiali, nie będą mogli bezpiecznie funkcjonować na tym obszarze. Winnie, tak jak też wspomniałem na początku, nie było tak ostrego terroru, jak chociażby w Generalnej Gubernii czy w Warszawie. Tam obowiązywała bardzo prosta zasada, kiedy Armia Krajowa miała obowiązek i zakaz, miała obowiązek nie dopuścić i zakaz zabijania wyższych oficerów niemieckich, dlatego że potem odwet, który mógł nastąpić, no, bywał katastrofalny. Po zabiciu funkcjonariusza policji kryminalnej,
litewskiego funkcjonariusza Mariana Padaby. 17 września 1943 roku Niemcy i służby bezpieczeństwa litewskie aresztowały ponad 100 Polaków. Z tego część została rozstrzelana w Ponarach, ponad 10 osób jako zakładnicy. Także no, tutaj ta świadomość wśród Armii Krajowej i KDW była bardzo precyzyjna. Jeden z oficerów pisał, mieliśmy rozkaz Kazimierz Rutkowski nie dopuścić do zabicia oficera niemieckiego, ponieważ to musiało pociągnąć za sobą surowe konsekwencje. Także w Wilnie ta granica w zasadzie nie została przekroczona. Dwóch znajomych fakira, Włodzimierz Leśniewski, Drobinka i Klara Karpowiczówna, o której mówiłem, jego łączniczka. Włodzimierz Leśniewski to pierwszy dowódca egzekutywy, potem przyszedł Serbiusz Piasecki, ten pseudonim przybrał tak troszkę przewrotnie, bo był bardzo wysokim, postawnym mężczyzną uprawiającym boks, żeglarstwo, a więc Drobinka taki, można powiedzieć, ironiczny troszeczkę pseudonim. Jeden z raportów. Dzisiaj te akcje fakira i innych egzekutorów Sebusza Piaseckiego, Jerzego Urbakiewicza znajdujemy zarówno w raportach Armii Krajowej, w raportach Policji Niemieckiej, Służb Litewskich. Także są one przynajmniej, jak chodzi o faktografię i datę, datację, dość dobrze opisane. Troszkę mniej wiemy o przebiegu, no, ze względów oczywiście konspiracji i bezpieczeństwa. Bardzo mało notatek powstało, takich oryginalnych, z wyjątkiem dziennika fakira, tych źródeł oryginalnych z tamtego okresu polskich jest bardzo mało. Okupacja sowiecka Wilna, 13 lipca 1944 roku, bolszewicy, Armia Czerwona zajmuje miasto. Mamy tutaj kolejną już okupację, która potem trwa przez następne pół wieku. Polacy, Litwini w zasadzie doświadczają tego samego poczucia terroru i tych samych doświadczeń na równi, bo są tak samo traktowani przez NKWD, przez Smiersz, przez Sowietów. Fakir stwierdził, że nie będzie żył pod takim jarzmem sowieckim, jak kilku innych dowódców postanowił zorganizować oddział partyzancki. Wcześniej od sierpnia 1944 roku do października służył w oddziale Mariana Plucińskiego, oficera 5 Brygady Wileńskiej. Potem, kiedy Mścisław ewakuował się na Białostoczyznę, utworzył własny oddział partyzancki, który zalegalizował w grudniu 1944 roku w Komendzie Okręgu. W dzienniku swoim zapisał tak. Mianowano mnie dowódcą oddziału samoobrony ziem wschodnich, tereny północno-wschodnie, teren, do którego poczułem skłonność. W tej chwili pomyślałem może, że znajdę tam swoje pół metra kapitana Groba. Ten kapitan Grob to jest nowy pseudonim, który przybrał i te pół metra rzeczywiście swojego grobu niedługo potem znalazł. Także przy takim tempie życia, trybie życia, które prowadził, można powiedzieć, że szczęście za fakirem chodziło dość długo, bo zginął mając niecałe 30 lat, a akcje, które wykonywał i w mieście, i potem w czasie służby w 5 Brygadzie Wileńskiej, w 1 Brygadzie Juranda, no, bardzo często zahaczały o jego śmierć. Ranny był między innymi pod Radziuszami, pod Wodzjanami, potem pod Radziuszami, kiedy 5 Brygada walczyła z bolszewikami, wcześniej z Niemcami i Ukraińcami pod Wodzjanami. Stamtąd został ewakuowany. Potem był dowódcą oddziału partyzanckiego, to jest okres już od grudnia do lutego 1945 roku, grudzień 44. Wielokrotnie ten jego oddział w dokumentach sowieckich, które odnajdujemy dzisiaj w Wilnie, jest wymieniany jako Białopolska Banda. W swoim dzienniku w lipcu, już po wejściu Sowietów, zapisał tak. Stoję wobec dawnych wrogów, musi dojść do walki
na śmierć i tak też się stało. To był oddział bardziej taka grupa przetrwania w sile kompanii 450 ludzi, który miał za zadanie dopiero na wiosnę rozwinąć się w oddział liniowy przeznaczony do działań bojowych. W tym okresie 2 miesięcy, kiedy Fakir dowodził tą formacją, oddział jego zajmował się głównie eliminacją konfidentów, walką z istrybiteliami, z batalionami, kompaniami niszczycielskimi. To były takie formacje tworzone przez Sowietów do walki z oddziałami polskimi, litewskimi, tworzone z miejscowej ludności. Bardzo często zdemoralizowane, o małe wartości bojowej, które bardzo łatwo było rozbić. Zginął 4 lutego 1945 roku w Raubiszkach pod Wilnem, w zasadzie w dniu symbolicznym, w dniu rozpoczęcia w Jałcie konferencji aliantów i sojuszników, naszych sojuszników, oddającej województwa wschodnie pod okupację sowiecką. Zachowały się i bardzo dokładne relacje polskie z tej walki i raporty sowieckie oddziału, który stoczył walkę z Fakirem. To była niedziela, 4 lutego 1945 roku, około godziny 12, kiedy oddział Fakira kwaterował we wsi. Ludzie, jego podkomendni, prowadzili taki niedzielny tryb życia. Nagle zwiad sowiecki wjechał i zaskoczenie było obopólne, zarówno po stronie polskich partyzantów, jak i po stronie Sowietów. Nikt po tych dwóch stronach nie spodziewał się zastać przeciwnika w tej wsi. Doszło do ponad godzinnej wymiany ognia. Mniej więcej po pół godzinie Fakir został śmiertelnie ranny. Wanda Kiałka, która do dzisiaj mieszka we Wrocławiu, która była świadkiem tej walki i śmierci Fakira, tak przedstawiła to starcie. W ten dzień przyszłam do oddziału, żeby odwiedzić mojego brata Kaktusa, pseudonim Kaktus. W czasie mojego pobytu padły pierwsze strzały. Bolszewicy zajęli stanowiska w stodole z ostrzałem na domy, w których stacjonował oddział. Byli zabici i ranni, przeważnie rozrywani kulami dum-dum. Fakir otrzymał 2 strzały, jeden obok drugiego w pierś. Stracił przytomność. W apteczce, którą mi dano, był tylko mały bandażek i fiolka z wywanolem. Przy pomocy gospodyni opatrzyłam rany. Wycofaliśmy się, gdy bolszewicy zaczęli strzelać czerwonymi rakietami. Chodziło tutaj o wzywanie pomocy. W czasie walki byłam dziwnie spokojna. Na sania, gdy siedziałam przykryta kożuchem obok Fakira, strasznie wygotowałam z nerwów. Wokół panowały ciemności, to już w czasie odwrotu. Był cały czas nieprzytomny, jechaliśmy na saniach. Co pewien czas podjeżdżał jadący na przodzie na koniu Lisek. Pytał o stan komendanta. Czułam, że niewiele mogę mu pomóc. Raz tylko odzyskał przytomność, do kim Lisek powiedział, potem stracił przytomność. Stanęliśmy na przystanku w jednej ze wsi. Była ciemna, zimna, lutowa noc. Nad ranem stanęliśmy w Bużnianach nad Jeziorem Lubińskim. Wtedy Fakir już nie żył. Zmarł także RKM-ista Dan, ciężko ranny w brzuch. Gospodarz zdecydował się obu pochować na miejscu. To był pierwszy pochówek Fakira. Potem po miesiącu do tych Bużnian przyjechał ojciec z podkomendnymi. Wykopali ciało Sergiusza Kościołkowskiego, zawinęli w koce, przepasali pasem Citroenem, powieźli na Rosę. Tam się odbył pochówek. Tajemnicy oczywiście przeprowadzone ze względów bezpieczeństwa i tym samym Fakir stał się, tak jak jest dzisiaj słusznie określany, ostatnim żołnierzem niezłomnym, wyklętym, pochowanym w Wilnie na Roście. Spoczął obok swojej łączniczki Czesławy Wyrwa z Kotki, zastrzelonej 3 miesiące wcześniej przypadkowo przez wartownika z oddziału Mścisława, który spanikował i nie zapytał, kto jedzie na saniach, tylko otworzył ogień, zabijając Czesławę Wyrwas.
No tak jak powiedzieliśmy wcześniej, fakir żył, to już na podsumowanie powiem, krótko, ale parnie, tak? Intensywnie, no tak można było żyć rzeczywiście krótko. Nie zdążył poznać swojego syna Andrzeja, urodzonego w grudniu 1943 roku. Syn z kołchozu pod Wilnem razem z matką przyjechali do PRL-u dopiero w latach, w połowie lat 50. Potem w latach 70. zbiegł do Francji, osiedlił się w Australii. Wspomniana sanitariuszka Wanda Kiałka, na której rękach zmarł fakir 24 lutego 1945 roku z oddziałem Serbiusza, który potem poszedł pod Oszmianę, z oddziałem fakirowców, została zaskoczona przez oddział specjalny NKGB z dywersji pozafrontowej, udający własowców. Cały oddział został wymordowany, Wanda Kiałka została wraz z dowódcą aresztowana. Po 10 latach powróciła z Workuty z łagru. Na koniec może jeszcze krótkie podsumowanie, takie panoramiczne. Tak? Jeden z żołnierzy Armii Krajowej z Wilna, Olgierd Wirgas, który poznawał to bolszewickie wyzwolenie na własnej skórze w latach 90. Tak podsumował losy fakira i jego pokolenia. Tutaj na Kresach Wschodnich dokonywała się pierwsza powtórka z historii. Zabór ziem i dóbr, wcielanie obywateli w sojusz, masowe wywózki, wyłapywanie w zapleczu. W drugiej linii werbunek zdrajców agentów. Przy zmowie wschodu z zachodu, z zachodem nie było wielkich szans tutaj dla nas na przetrwanie, ale oczekiwanie, że patroszenie byłoby jeszcze większą klęską, po prostu padnięciem na kolana, oddaniem broni, do tego nie można było dopuścić. To, co stało się na Kresach, pozostanie zawsze pewnym widowiskiem, jakim bywały dawne harce na przedpolach bitwy głównej. AK-owcy mieli ginąć w puszczach, w łagrach, bezśladowo. Wojskowe trójki NKWD nie sądziła AK-owców polskich czy litewskich obywateli, lecz sowieckich grażdan za zdradę sowieckiej ojczyzny. Była to zbrodnicza legalność. Wszystko to miało miejsce na Kresach, nim zaczęło się wykonywać w tzw. Polsce Ludowej. Wilk Pochorecki, Łupaszka, Szczerbiec. Wiele tysięcy innych poszło do więzień i łagrów. Taki był polski pokój lat 1944-1956. Walka tworzyła szansę na postawę, na istnienie ducha wobec przemocy, przekazywała motyw wskrzeszenia, ujawniała skalę niesprawiedliwości. Budziło to też niepokój przeciwnika, trwającego taktycznie przy cichej, prowokacyjnej metodzie likwidacji. Ta biografia Serbiusza Kościołkowskiego stanowi w zasadzie może wzór, egzemplifikację takich losów tego pokolenia wojennego wychowanego w latach 20., 30., nie tylko pokolenia bohaterów, ale także pokolenia zdrajców i kolaborantów, którego fakirowi przyszło zwalczać z bronią krótką w Wilnie, z MP czy z automatem już w oddziale liniowym. Także jest to taka biografia, egzemplifikacja raz z jednej strony postaw bohaterskich, niezłomnych, a z drugiej strony też pokazania tych ludzi, którzy stanęli na drodze fakira i których ze względów prawnych w wyniku orzeczenia wojskowych sądów specjalnych musiał wysłać na tamten świat. Jeszcze przed wybuchem wojny w latach 30. napisał do matki: walka to mój żywioł, padnę, ale w walce tak też się stało. Dziękuję bardzo.